Tej w nocy wiatr jeszcze będzie bardzo silny, ale jego porywy stopniowo powoli będą słabnąć. Dlaczego? Spójrzmy na pogodowe mapy. Ten silny wiatr sprowadził niż, który pierwotnie był nad Morzem Norweskim. Dziś znalazł się nad Estonią, a powoli już się odsuwa na północny wschód. Ale jeszcze jest na tyle blisko, że tej nocy będzie mocno wiało w całym kraju. Gdzie najmocniej? Spójrzmy na kolejną mapę. Najsilniejsze porywy będą w górach do 100 km na godzinę, nad morzem do 80-90, a w głębi kraju do 60-75 km na godzinę. Wiatr ma z zachodu i północnego zachodu. Będzie na ogół pochmurno, choć ten porywisty wiatr będzie w wielu miejscach rozrywać chmury i da się zobaczyć pełny księżyc, jak choćby w tej chwili nad Warszawą. Ale też będą się pojawiać opady. W zachodniej połowie Polski mowa o deszczu. Im dalej na wschód, częściej może się pojawiać deszcz ze śniegiem. Sam śnieg pada już teraz gdzieniegdzie w północnej części Mazur, także na Suwalszczyźnie, na Polesiu Lubelskim. Śnieg może też padać wysoko w górach. Na termometrach nad ranem od -2 na Suwalszczyźnie do 4 stopni w zachodniej części Pomorza. Jak będzie jutro? Też na ogół ma być pochmurno, choć czasami być może gdzieniegdzie błyśnie słońce. W kolejnych dniach tygodnia powinno być z każdym dniem coraz pogodniej, a także coraz cieplej. Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia już będziemy mówić o temperaturze bliżej 20 stopni. Do zobaczenia.